Dzień dobry Państwu. Bardzo proszę, terpię to do mnie, jeśli można poprosić. A Państwa proszę, jak zawsze zresztą. Widzę, że już wernisaż trwa, jak zwykle, co zawsze mnie to trochę tak deprymuje, bo jest taka sytuacja, że przychodzą, sam czas mówię, wszyscy przychodzą, że 15:05, zobaczą wszystkie obrazy, a piąty już nikogo nie ma. A pogadać? Porozmawiać. Jest to nasz, jak policzyłem, 20 wernisaż. I jestem zaszczycony tym, że Marta się zgodziła wystawiać, za co bardzo jej dziękuję. My też. Tak, będziemy ochy i achy, będziemy... Coś o Magdzie. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie z Wydziału w Katowicach. Jak widać, portreciska u profesora Grabowskiego, jeśli się nie mylę. Tak. Okej. Portreciska to już jakby sobie sama myślę. No ale jak portreciska... Bo duszy grało. Tak cię chyba do tej szufladki zawzięli. Portreciska. Tak, zdecydowanie. Maluję różnymi technikami, jak widać, od pasteli przez olej, akwarele. Grafiki tutaj nie mamy, ale grafika też jest w jej zasięgu, więc można powiedzieć, artysta kompletny bym to tak nazwał. Zazdroszczę jej umiejętności malowania portretów i mówię to wprost, bez fałszywy, bez wstydu nawet, nie potrafię. Ja na przykład nie potrafię malować, choć też jakieś tam szkoły skończyłem. Jak już usłyszałem i dzisiaj, i wczoraj, i przedwczoraj, ludzie tu się rozpoznają na tych portretach i ludzi sławnych, jak na przykład to Kilar, Tano. Ja pamiętam, że jeszcze była pani Michowska. Pańczyk. O, właśnie. Myśmy wczoraj tak właśnie rozmawiamy z panią. I jak widać po tych portretach, że moim zdaniem dla mnie genialnie oddaje podobieństwo i charakter, i duszę, co można zobaczyć. Więc cieszę się z tego powodu, że ten 20 jubileuszowy wernisaż, który się tutaj odbywa, akurat zaszczyciła nas tym Magda. To jest dla mnie chyba najważniejsze. Ja tylko tyle, bo ja taki malutki jestem przy tych portretach, przy Magdzie, także musiałbym oddać głos naszej bohaterce. Ja dziękuję Państwu, żeście przyszli. To są osoby, które chcą zobaczyć i zawsze na Was mogę liczyć. Za to bardzo dziękuję. Oddaję głos. Witam szanowne grono zebranych osób. Również cieszę się ze spotkania z Maćkiem. Poznaliśmy się rok temu na plenerze, który łączył właśnie i twórców amatorów z profesjonalistami. I to było bardzo ciekawe spotkanie i bardzo ciekawy plener, dlatego że dużo wzajemnej wymiany nastąpiło. I jeśli chodzi o emocje, bo się wszyscy też bardzo polubiliśmy, ale też można się było dzielić doświadczeniem. Ludzie wyglądali swoje warsztaty pracy, jak pracują, inspirowali się i było przeciekawe spotkanie, bardzo cenne, wartościowe i przesympatyczne, bo okazuje się, że Maciek skupia wokół siebie bardzo sympatycznych ludzi. I już wtedy rozmawialiśmy o tej wystawie. Maciek chciał, żebym zaprezentowała większemu gronu właśnie moje prace. Pomyśleliśmy o portrecie, gdyż rzeczywiście ja uważam, że to jest ten moja główna dziedzina, portret. Ja się tym fascynuję, ja to wykonuję już 40 lat. I kiedyś staram się policzyć te portrety, które są udokumentowane, no to tam było około 200. Tak? Ale myślę, że na pewno jeszcze więcej zrobiłam portretów i na pewno chętnie też właśnie wybraliśmy tego tematu tej wystawy. Pokazuję portrety z różnych lat.
bo są i z czasów około 2000 roku, jak również najnowsze, takie akwarelowe, które mi sprawiły ostatnio bardzo dużą przyjemność. Tam sobie poszukiwałam jakichś nowych rozwiązań i to jest jak dla twórcy niezwykle ważne, trzeba ciągle szukać. Nie można się zatrzymywać, bo po prostu nie ma wtedy, traci się ten napęd, tą pasję, to zainteresowanie. Więc twórca musi naturalnie poszukiwać, chociaż oczywiście portret się rządzi bezwzględnymi zasadami. Pierwszą zasadą w portrecie to jest oczywiście podobieństwo i rysunek. Wszystko jest na bazie rysunku, czyli ten, kto lubi rysować, ten będzie dobry portrecistą, potencjalnie jest taka możliwość, dlatego że no jest bardzo precyzyjnego rysunku dużo, dlatego że nawet drobna zmiana powoduje, że człowiek jest kompletnie nieudolny. Tak? Także to jest bardzo ciekawe, już nie mówiąc o tym, że oddawanie stanów ducha, stanów emocjonalnych jest na w ogóle pasjonujące, powiedziałabym. Czyli pokazuje się coś nie do końca takie werbalne, to co można by nazwać jakieś takie ulotne, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Także myślę, że to jest ta dziedzina moja główna i na pewno nie on zostanie do końca. Bardzo się cieszę, że mogę się z tym podzielić. Czekam na te Państwa pytania. Bardzo proszę. Jeszcze mam głos. Na koniec taka mała dygresja. Magda powiedziała, że może parędziesiąt lat nie wierzę. Tak, już parędziesiąt. I chciałem obalić jej tezę, niestety obalić, że kto lubi rysować, potrafi rysować portrety. Ja jestem tym przykładem, że nie pasuje ta teza. Nie potrafię malować portretów. A rysować potrafię. To jest bardzo, bardzo lubię. Tak, bo to jeszcze lubić i jeszcze jest ćwiczyć się w tej dziedzinie rysunku. To jest też piękna. Ja w ogóle uważam, że rysunek jest w ogóle podstawą wielu dziedzin i projektowania przestrzennego, i architektury, i projektowania wnętrz. Czyli taka klasyka. To jest podstawa, to jest baza, więc jeżeli pasjonujecie się sztukami plastycznymi, pamiętajcie o rysunku, bo jego trzeba ćwiczyć i tylko ćwiczenie czyni mistrza, czyli im się więcej rysuje i pod dobrym okiem dobrego nauczyciela, ten człowiek właśnie zaczyna rozumieć, o co w tym rysunku chodzi. No jest to jakaś, ja uważam, że nie dość, że podstawa, to tak jak matematyka jest jakąś królową nauk, tak uważam, rysunek jest tutaj ten królem sztuk wizualnych. Tak jest moje. Ale czy rysunek to jest jedna kreska? Nie. Wszystko. I walor. I, to znaczy oddanie pewnej konstrukcji, podobieństwa właśnie. Powiedzmy już potem jakieś stworzenie własnego stylu, to już w ogóle co osobna historia. To cokolwiek się nie robi, to wszystko musi mieć tą podstawę, czyli być dobrze zbudowane, dobrze zakomponowane w tym rysunek bardzo pomaga. Właśnie. To zapraszam Państwa w takim razie już na takie rozmowy w sztuce. Maciej chodził na wagary.